Szczęść Boże, kochani! Witajcie na kanale Michelangelo Dusze Czystcowe M.A. Nie zapominaj, drogi słuchaczu, subskrybować tego kanału i możesz udostępniać. Zapraszam serdecznie na odcinek. Ponad 1200 lat w różnych miejscach na świecie odnotowano ponad 100 cudów eucharystycznych. Zdarzało się, że hostie krwawiły lub przemieniały się w ciało, a wino mszalne w krew pańską. Było i tak, że hostie unosiły się w powietrzu lub pozostawały nienaruszone przez wiele lat. Cuda eucharystyczne są znakami szczególnego rodzaju, wskazują bowiem na prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Nie należy ich jednak pojmować w kategoriach sensacji. Nie są one bowiem po to, żeby wiarę wzbudzać, lecz żeby obudzić ją w nas. Większość tych niezwykłych zjawisk dokumentują źródła historyczne oraz liczne przekazy świadków. Niektóre cuda, nawet i po kilku stuleciach, potwierdziły badania naukowe. Udało się na przykład ustalić grupę krwi na całunie turyńskim oraz na przechowywanej katedrze w Oviedo tzw. chuście potowej, relikwii także związanej z męką Chrystusa. Jest ona identyczna z krwią, w którą przemieniło się wino eucharystyczne około 700 rok w klasztorze w Lanciano. W tej włoskiej miejscowości, leżącej w prowincji Chieti nad Adriatykiem, jak głoszą przekazy, w zgromadzeniu święta Bazyłego żył pewien kapłan, który powątpiewał w rzeczywistą obecność Jezusa w komunii święta. Jednak pewnego dnia, podczas sprawowania mszy święta, po wypowiedzeniu słów konsekracji w jego rękach pojawiło się żywe ciało i krew w kielichu. Przerażony próbował początkowo ukryć to przed ludźmi, zawijając hostię w kawałek materiału i zakrywając kielich, ale krople krwi kapały obficie na podłogę. Wieść o niezwykłym zdarzeniu szybko rozniosła się po okolicy. Grudki krwi i cząstki ciała są przechowywane z wielką czcią w pięknym relikwiarzu w kościele Święta Franciszka w Lanciano. Ciało o barwie brunatno-różowej, otaczające hostię w srebrnej monstrancji, pozostaje takie samo jak w chwili cudu. Natomiast krew, która uległa skrzepnięciu i powstało pięć nieregularnych co do wielkości bryłek, znajduje się w kwarcowym kielichu. Wbrew fizyce na początku lat 70. minionego wieku próbki zachowanych substancji poddano wnikliwym badaniom naukowym. Wyniki dowiodły, że zachowana cząstka ciała jest częścią mięśnia sercowego z typowymi dla tego rodzaju tkanek komórkami układu nerwowego. Krew również zachowała się w tak dobrym stanie, że można było ustalić jej grupę AB, taką samą, jaką zidentyfikowano przy analizie ciała. Zaskakujący był także fakt, że ciężar jednej z zachowanych bryłek krwi miał identyczny ciężar z wszystkimi pozostałymi razem wziętymi. Największą niewiadomą jest jednak to, że relikwie wystawione przez wieki na działania czynników atmosferycznych, fizycznych i biologicznych zachowały się w niezmienionym stanie. Ciało i krew, mimo że nie znaleziono śladu jakichkolwiek substancji konserwujących, są takie same jak u żywej osoby. Bazylikę w Lanciano odwiedziły miliony wiernych. Nie kryjąc zdumienia tym, co ujrzeli, adorują oni Najświętszy Sakrament. Wśród pielgrzymów był też papież Jan Paweł II, który 3 listopada 1974 roku, jeszcze jako kardynał, całą noc modlił się, adorując relikwie cudu eucharystycznego. W księdze pamiątkowej napisał zaś tak: spraw, abyśmy w Ciebie bardziej wierzyli, pokładali nadzieję i miłowali. Znak przy grobie święta Krystyny, równie znana z cudu eucharystycznego jak Lanciano, jest również włoska Boulsine. Tam w 1263 roku, podczas mszy święta, którą przy grobie święta Krystyny odprawiał kapłan Piotr z Pragi, na ołtarz spłynęła z hostii prawdziwa krew. Cud wydarzył się w chwilę po wypowiedzeniu słów: to jest ciało moje.
Kapłan przeraził się, zawinął hostię w korporał i włożył do kielicha. Kilka kropel upadło jednak na posadzkę. Ksiądz Piotr przerwał odprawianie mszy święta i niezwłocznie udał się do sąsiedniego miasta Orvieto, gdzie przebywał papież Urban IV. Wysłuchał on relacji kapłana, a po potwierdzeniu zdarzenia przez innych świadków oraz przeprowadzeniu specjalnego procesu rok później bullą tramiturus ustanowił święto Bożego Ciała. Niedługo później w Orvieto wzniesiono okazałą katedrę, a zakrwawiony korporał umieszczono w relikwiarzu, w którym do dziś w kaplicy korporału można czcić najświętszą krew. Regularnie korporał poddawany jest badaniom, które przeprowadzają najwybitniejsi eksperci. Za każdym razem wynik naukowych analiz jest ten sam – krew zachowuje właściwości krwi ludzkiej. Natomiast w Bolsenie, w kościele Święta Krystyny, zachowano skrwawione kamienie. Jeden wmurowano za ołtarzem, przy którym zdarzył się cud, a drugi, umieszczony w relikwiarzu, czczony jest podczas procesji Bożego Ciała. Po co te cuda? Wiele jest też przykładów cudownych zdarzeń podczas przyjmowania Komunii Święta. Jedno z ostatnich tego rodzaju odnotowano w 1984 roku w Watykanie, kiedy Komunii Święta udzielał Jan Paweł II w swej prywatnej kaplicy grupie pielgrzymów z Azji. Gdy komunię przyjmowała pewna Koreanka, hostia stała się kawałkiem ciała ludzkiego. Ojciec Święty w głębokim milczeniu pobłogosławił kobietę i udzielał dalej komunii. Ze znanych faktów wynika, że najczęściej cuda eucharystyczne pojawiały się wówczas, kiedy realna obecność Chrystusa na ołtarzu była poddawana w wątpliwość, lub jeszcze częściej, gdy Najświętszy Sakrament był lekceważony, przyjmowany niegodnie, a nawet bezczeszczony. Była to niejako odpowiedź na ludzką słabość. I to najpewniej do takich ludzi odnosi się wypowiedź Jezusa, którą niegdyś skierował do Tomasza apostoła: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, J 20:29. Rozpatrując te niezwykłe zdarzenia w kontekście zwątpienia, lekceważenia, profanacji, łatwiej zrozumieć istotę cudu. To zapewne głównie dla tych powodów Chrystus w różnych okolicznościach ukazuje ludziom swą obecność poprzez cuda eucharystyczne. Zresztą nasza wiara nieustannie poddawana jest coraz to nowszym próbom. By wyjść z nich zwycięsko, często wypatrujemy zewnętrznych dowodów. Gdy jednak nie mamy wątpliwości, cudowne znaki przyjmujemy z pokorą, ale nie są nam one potrzebne. Większość cudów eucharystycznych wydarzyło się we Włoszech. Oprócz wspomnianych, do najsławniejszych z nich należą zdarzenia w Trani, 1000 rok, Ferrarze, 28 marca 1171 roku, Altri, 1228 rok, we Florencji, 30 grudnia 1230 roku i 24 marca 1595 rok, Offidzie, 1280 rok, Maceracie, 25 kwietnia 1356 roku, Turynie, 6 czerwca 1453 roku, Asti, 25 lipca 1535 roku i 10 maja 1718 rok, Sienie, 14 sierpnia 1730 roku i Peternau, 27 stycznia 1772 roku. Niezwykłe, ale udokumentowane zdarzenia związane z Eucharystią miały także miejsce w Niemczech, Augsburg, 1194 rok, Regensburg, 1257 rok, Styk, 1970 rok, Francji, Paryż, 1274 i 1290 rok, Blanot, 1331 rok, Hiszpanii, Darouque, 1239 rok, Alcalá de Henares, 1597 rok, Portugalii, Santerem, 13 w., jak również w Polsce. Najbardziej znane z nich związane są z wydarzeniami w Poznaniu,
1399 rok, Głotowie na Warmii, 14 w. Jankowicach Rybnickich, pierwsza połowa 14 w. Bisztynku, 1400 rok, Dubnie, 1867 rok, obecnie na terytorium Ukrainy.